Nieznajomość prawa nie szkodzi. To nowy projekt, którego współtwórcą jest Hubert Gabalewicz, przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta, działacz społeczny. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Na czym polega ten projekt? Projekt nasz skupia się na edukacji opolan w kwestii zagadnień prawnych. Projekt jest skierowany do młodzieży, seniorów oraz do dorosłych. Warsztaty będą spersonalizowane i będą miały spersonalizowane zagadnienia, dlatego aby nie nudzić naszych odbiorców, jak i zarazem zachęcić ich do dalszego działania na rzecz naszego projektu i pomocy w rozwijaniu go. Projekt jest realizowany na platformie Zwolnieni z Teorii wraz przy współpracy z firmą Moja Polska, z Anfim SA. Młodzieżowa Rada Miasta również pomaga nam realizować różne cele i zagadnienia, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Do kiedy trwa ten projekt? Projekt będzie trwał do 1 kwietnia, do prima aprilis. Wtedy będą odbywały się wstępnie warsztaty, na których zostaną przeprowadzone owe zagadnienia. Projekty będą napisane do tego stopnia, aby również angażować uczestników i aby zapamiętali z nich jak najwięcej. Warsztaty, jak już mówiłem, będą się odbywać na przełomie marca i kwietnia. Będą to 3 dni. Prawdopodobnie będą się odbywać w Centrum Dialogu Obywatelskiego. Jak zapisać się na projekt? Rekrutacja jeszcze nie jest otwarta. Będzie ona otwierana w połowie marca na adresie e-mail naszego projektu, który znajdziecie na naszej stronie Nieznajomość Prawa Nie Szkodzi na Facebooku oraz na Instagramie, gdzie bardzo gorąco zapraszam, aby odwiedzić i sprawdzić nasze nowości.